Mili Państwo, zajeżdżam swoim reniferem do Państwa w Mikołajki. A Mikołaj zajeżdża tak do dzieci już od średniowiecza. Z tym, że w Polsce do XIX wieku miał o tyle łatwiej, że 6 grudnia był dniem wolnym od pracy. Ale z czasem protestanci w wieku XVI planowali zaniechać kultu świętych, z Mikołajem włącznie, i sugerowali, by upominki owszem, jak najbardziej, ale wręczało Dzieciątko Jezus w Boże Narodzenie. I nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dzięki temu dzieciaki zaczęły dostawać prezenty podwójnie. Raz na Mikołaja, którego nie sposób było wyrugować z tradycji europejskiej, a po raz drugi taki ekstra bonus od Dzieciątka w Wigilię Bożego Narodzenia. Później też nie było lekko. Sobór Watykański II zarządził rewizję kultu świętych w Kościele i zapragnął wyrugować tych, których historyczne istnienie było mocno wątpliwe, w tym świętego Mikołaja. Skończyło się na kompromisie, który polega na tym, że święty Mikołaj w kalendarzu figuruje, ale na zasadach dowolności. Można go w liturgii wspominać albo nie. Ale liturgia liturgią, a prezenty prezentami, a te przecież są obowiązkowe. Tak nawiasem, sam spędziłem dzieciństwo w tych szczęśliwych czasach, kiedy próbował się zadomowić w Polsce prawem kaduka radziecki odpowiednik świętego Mikołaja, czyli dziadek Mróz, który roznosił prezenty po Nowym Roku, najczęściej wręczane w świetlicach tak zwanych zakładów pracy. Tak więc, kiedy nabierałem przekonania, że dostałem już wszelkie możliwe prezenty, zjawiał się jeszcze dziadek Mróz z ekstra, ekstra bonusem w postaci orzechów i pomarańczy. Cóż to była za radość. Kalendarz przyjaciółki z roku 1965, a w nim ciągle pamiętamy, że dziś Mikołajki, w nim ważna porada pedagogiczna w kwestii prezentów, czytamy. Śmiała się mama i tata i babcia i dziadek i jeszcze ciocia, że mały Wojtuś ma 3 imiona. Rodzice nie mogli się zdecydować, więc dali mu Wojtuś, Stanisław, Krzysztof. I teraz chłopczyk imieniny obchodzi 3 razy do roku i 3 razy cała rodzina znosi mu prezenty. Chłopczyk pamięta o tym, odpowiednio wcześniej składa zamówienia, a potem tylko czeka i egzekwuje. Kiedy pewnego razu babcia nie zjawiła się z zamówionym prezentem, oświadczył Wojtuś, że babci nie kocha. Z historii przypomnijmy, że 6 grudnia 1912 roku niemiecki egiptolog Ludwig Borchardt odkrył w piaskach północnej Afryki popiersie egipskiej królowej Nefertiti. Niewiele pewnego da się powiedzieć o tej władczyni, poza tym, że u pań bardzo rzadko spotyka się tak piękną i tak smutną szyję jak u królowej Nefertiti, nad czym badania naukowe od lat prowadzi znakomity światowej sławy szyjolog Wiesław Kot.